Przechodzimy do kolejnego punktu projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków dla budowy dla inwestycji w ulicy Krakowskiej w Krakowie, punkt 5.1.2. Kolejny wniosek to jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem wielostanowiskowym, 6 kondygnacji, dosyć duży budynek, to jest Cieszyca, rejon ulicy Pękowickiej, a dokładnie mówiąc od ulicy Łokietka, jadąc, skręcając w Wiarusa, na wysokości takiej słynnej betoniarni, która tam w osiedlu działa, Luchany już jest wygaszana, ale myślę, że Państwo kojarzą. Zaraz za firmą Euro Trade Sprint Łokietka. Jak budynek, który projektując, są dwa budynki, w nawiązaniu do istniejącej sytuacji na sąsiednich działkach nie odpowiada parametrom. Ma 6 kondygnacji planowane, kondygnacje, które na sąsiednich budynkach są, to jest M3 najwięcej. To jest szeregowa zabudowa jednorodzinna, natomiast tutaj powstanie typowy, chciał inwestor postawić blok o 19 metrów wysoki, także to jest 6 kondygnacji. Komisja po przeanalizowaniu tutaj sytuacji drogowej również rekomenduje jako negatywnie ze względów na brak infrastruktury drogowej. Ulica Łokietka nie posiada chodników, znaczy ulica Pękowicka jest drogą ziemną, natomiast ulica Łokietka, do której komunikacja miała się odbywać, jest w stanie agonalnym na dzień dzisiejszy. Także ze względu na wysokość i brak infrastruktury drogowej komisja negatywnie zaopiniowała uchwałę. Czy są jakieś pytania do projektu? W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt. Z Państwa jest za, proszę podnieść rękę. 17 za, 0 przeciw. Przepraszam bardzo. 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.